Witaj w pierwszej lekcji kursu Techniki Przełamywania Barier Osobistych. Zrozumienie i identyfikacja własnych barier osobistych są kluczowe do przezwyciężenia. W tej lekcji skupimy się na siedmiu kluczowych aspektach, które pomogą Ci zidentyfikować i zrozumieć Twoje bariery osobiste. Bariera osobista jest swego rodzaju blokadą mentalną lub emocjonalną, która ogranicza Twoje działania lub myślenia. Może to być strach, może to być lęk, Twoje yy, przekonania wyniesione z dzieciństwa, a także po prostu z jakiejś tam przeszłości. Pamiętaj, że rozpoznanie, jakie masz bariery, jest kluczowym krokiem do przezwyciężenia tego. I przede wszystkim pracę nad tym. Zacznij od prowadzenia własnego osobistego dziennika, w którym będziesz notować swoje reakcje i emocje w różnych sytuacjach. Szukaj wzorców, które pomogą Ci ustalić, w jakich okolicznościach załącza się Twoja blokada. Czy są jakieś specyficzne sytuacje, które wywołują lęk, stres bądź niepewność? Gdy uda Ci się wynotować swoje bariery, postaraj się je przeanalizować. Skąd one się wywodzą? Czy możesz wskazać konkretne wydarzenia, które miały wpływ na Twoje obecne życie? Zrozumienie tych Twoich barier może pomóc Ci w przezwyciężeniu ich. Twoje myśli mają ogromny wpływ na Twoje działania. Zwróć uwagę na to, jakie masz myśli, gdy napotykasz. Przed sobą barierę. Czy Twoje myśli są negatywne, czy może jednak jeszcze wyżej irracjonalne? Porozmawiaj z ludźmi, którzy Cię otaczają, którzy znają Cię dosyć długo, bardzo dobrze. Często mogą oni zauważyć różne Twoje blokady, różne twoje blokady których sam nie zauważasz. Zapytaj, jakie bariery według nich Najczęściej Ciebie ograniczają i w jaki sposób wpływają na Twoje życie? Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zwrócić się o profesjonalną pomoc. Może to być osoba typu coach bądź psycholog. Pamiętaj, że taka osoba może się okazać nieoceniona w sytuacji, kiedy chcesz zwyciężyć swoje bariery. Pamiętaj, że to jest proces. On trwa i na pewno nie przyspieszymy tego jak z abstryknięciem palca. Po prostu musimy zaakceptować nasze bariery i to, że czas będzie. Bardzo ważnym aspektem, żeby to wszystko przepracować. Pamiętaj, że nawet mały krok przybliża cię do wielkiego sukcesu. Teraz, gdy znasz już sposoby na identyfikację własnych barier, zapraszam cię do następnego odcinka, gdzie będziemy pracować nad strategiami i przełamywaniem. Do zobaczenia!